Siema, z tej strony Axdel i chciałbym dzisiaj wam powiedzieć, że już 22 października, w sobotę o godzinie 18 startuje mój serwer lootmc.pl. I o dłuższy czas pracowaliśmy nad tym serwerem i mam nadzieję, że sobie wbijecie, nie? Dobra, ogólnie to pokażę wam serwer trochę. IP to jest loot-mc.pl. Tutaj widzicie, nie? Wchodzimy na serwer i pierwsze, co mogę wam pokazać, to na przykład to, że jeśli na starcie serwera o godzinie 18 22 października na starcie będzie 10 osób, 10 graczy będzie, to uwaga, uwaga, robię konkurs na aż 2 rangi elita. Elita to jest najlepsza ranga w grze, słuchajcie. I domyślnie to ona kosztuje około 30 zł chyba. Także no możecie sobie za darmo wygrać tak jakby 30 zł. Mogę wam pokazać, jak ta ranga działa. Tutaj ukośnik elita. Możecie sobie poczytać, co ona tam ma. Ma też właśnie kit elita. I teraz wam pokażę, że jak wygląda kit elita. Wygląda on tak, jest naprawdę bardzo fajny. Macie tu takiego seta. Może on nie jest najlepszy perfect set w Minecrafcie, najlepszymi enchantami, ale i tak jest spoko. Też nie ma najlepszych enchantów, a to dlatego, że pod poprzednią edycją Axcrafta, czyli mojego innego serwera, pisali się, że jest zbyt OP. Zbyt pay to win znaczy, dlatego już tak nie będzie. Teraz na przykład kit sponsor wygląda tak. Taki set. Oj, trzeba będzie naprawić. Dobra, macie też skrzynię i tak. Teraz wam powiem ważną informację. Skrzynię wam pokażę po prostu. Zobaczmy, jakie są w skrzyni zwykłe przedmioty. Są takie przedmioty. Według mnie są naprawdę fajne. I pewnie powiecie teraz o pay to win jednak, ale nie. Bo do tej skrzyni nie możecie kupić kluczy. Nie możecie ich kupić nigdzie na sklepie, tylko możecie akurat do tej skrzyni zdobyć pod kitem gracz. Kit gracz to jest kit dla takich podstawowych graczy. Macie tutaj zwykły klucz. Na przykład patrzcie, ja sobie odbieram taki kit gracz i zobaczymy, co mi wypadnie. Oj, mi się nie pofarciło akurat i glowstone'a dostałem. To jest jedna z gorszych nagród, tak szczerze. Ale wam się może pofarcić. Następna jest skrzynia rzadka. I tutaj są już dużo lepsze itemy. Tutaj też możecie powiedzieć, że to jest pay to win, tutaj już... Ale... Nie. Do tej akurat już możecie kupić sobie klucze, albo w kicie elita macie. Ale... Jak macie komendę ukośnik zagłosuj, to tutaj możecie zagłosować na nasz serwer na różnych stronkach, na łącznie 3 stronkach, jak zagłosujecie. To już macie aż 3 rzadkie klucze. I słuchajcie, za takie 3 rzadkie klucze, na przykład patrzcie, ja sobie zagłosowałem i powiedzmy, że otwieram. Zobaczymy, co mi wypadnie. 3 takie klucze. Ty, 10 koła monet, to jest bardzo dobra nagroda, wam powiem. Zaraz wam pokażę, gdzie te... Zaraz wam pokażę, gdzie te monety możecie wykorzystać. Refy, 16 refów, spoko w sumie. I zobaczmy, co jeszcze... Buty. No także naprawdę nie najgorszej temki. Teraz jak wydać ten hajs, który macie? Możecie pisać po pierwsze ukośnik sklep. I tutaj możecie kupić masę rzeczy, na takie jak na przykład, nie wiem, netherite. Jedna sztabka za $500. Możecie też kupić sobie totem za 2500. No różne tam rzeczy, wszystko tutaj możecie praktycznie kupić. Ale możecie też wpisać ukośnik rynek. Ukośnik rynek. I to jest rynek, gdzie gracze sprzedają itemki. Co to jest? No to fajne, że jakieś itemy sprzedaje. Najsmutniejsze jest to, że jak będzie serwer, to już nie możecie kupić. Dlatego ja teraz sobie to kupuję, słuchajcie. I mam teraz Los Pildalac. Najlepsza rzecz w grze. I ktoś tu dał tabliczkę, nie wiem kto, trzeba sprawdzić. Miszek dał tą tabliczkę. Ej! Tabliczka się zniszczyła, dobra. Tak, już 31
października, czyli w Halloween rozpocznie się event Halloween, który będzie trwał prawdopodobnie z miesiąc, może trochę. Będzie trochę trwał. I co do tego, to nic wam nie zdradzę, ni chuja. No bo, ale powiem wam, że będzie kozacki. Ja mam nawet taki specjalny folder na komputerze. Teraz wam go pokażę. Patrzcie, lutem C. Halloween event. Tutaj jest ten oto folder. No i słuchajcie, tutaj są wszystkie pliki zajebiste. No, co ja wam też mogę pokazać? Mogę wam pokazać, że jest... tak, to jest tryb lifestyle. Mogłem to powiedzieć od razu na początku. Macie tutaj crafting serca. Tak właśnie wygląda crafting serca. I nie jest on jakoś ciężki. Ogólnie jeśli nie wiecie co to lifestyle, to po prostu, że rozpierdalacie graczy i za nich dostajecie serca. A jak wy zginiecie, to tracicie jedno serce. Ja jestem... zajebisty, bo mam tyle serc. Dobra. Jakaś drzewkarka, jakiegoś susa tutaj mamy. Tutaj mamy jakiegoś pokebola. A tutaj mamy totem. Jakiś... no, zajebiste pixelarty. I teraz też mogę się tepnąć w losowe miejsce. Oj, to trzeba będzie spolszczyć. I jestem na jakichś kordach. I teraz tak. Teraz odbiorę sobie kit Elita i patrzcie. Stawię wam tu taką skrzynkę, gdzie będziecie mieli całego kit Elite. Normalnie. Cały kit Elita z Afriko będziecie mieli. Postawię wam tu takiego wielkiego siusiaka z wełny. W sensie odwróconą literę T. Tak. I tutaj macie skrzynkę. Tutaj macie kordy. Widzicie te kordy? Chodźcie tu. No, chodźcie tu, jak chcecie darmowy kit Elita. Serwer jest bardzo fajnie ogarnięty. Bardzo dużo na nim czasu spędziliśmy. Dlatego mam nadzieję, że wbijacie tutaj i sobie po prostu pogracie. Staramy się zdobyć 10 graczy przynajmniej w starcie serwera. I wtedy będzie konkurs na 2 razy ranga Elita. A właśnie, gdzie ten konkurs się odbędzie? No, odbędzie się na Discordzie lutemce. No, ukośnik Discord. Tutaj macie linka, ja tego linka wam dam do opisu filmu. Od razu wbijajcie na tego serwera, bo tam też będzie dużo informacji i tak dalej. Że widzimy się już w 22 października o godzinie 18 na serwerze. Wbijajcie oczywiście na Discorda mojego i też na Discorda lutemce. Tam będzie bardzo dużo info. Zapraszam, widzimy się. Ja tutaj też na pewno będę wiele odcinków nagrał z tego serwera, jakiś content, jakieś trollowanie widzów czy coś takiego. Jakieś eventy będę wam robił. O, mogę wam zdradzić, że jakoś tak miesiąc po evencie około odbędzie się event Wojny Magazynowe. Jak nie wiecie co to jest, no to chujowo. Dobra, nara.